Cześć! Dzisiejszy materiał nagrał i zmontował dla Was Kuba. Dzisiaj Mariusz pomógł mi w montowaniu całego filmu. Cześć! Wernisaż odbył się w listopadzie, ale do tego tygodnia można było oglądać wszystkie prace, które zostały tam zamieszczone w naszej galerii MOOC-u. Zapraszam do obejrzenia materiału filmowego. A pomysł w ogóle tej wystawy 500+ powstał w 2013 roku, jak było 500-lecie nabycia praw miejskich przez Kowary. I to był po prostu jeden z pomysłów, żeby uświetnić to 500-lecie praw Kowar pod patronatem właśnie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. To jest taka organizacja pozarządowa i my żeśmy ten pomysł właśnie mieli w 2013 roku. Obrazy. Maluję, grafika, rysunek. Obecnie zajęłam się rysunkiem. Pomysł jest super. Uważam, że tak jak trwał przez poprzednie lata, powinien trwać dalej, bo to jest pokazanie tego, że twórcy kowarscy po prostu pracują. To się powoli robi nasza kowarska tradycja, bo wernisaż 500+ trwa już 8 rok. No, przede wszystkim doceniana jest tutaj sztuka naszych mieszkańców, naszych Kowarów. Po raz w tym momencie 9 organizujemy wystawę 500+, takich lokalnych artystów i rękodzielników. Frekwencja była bardzo fajna, to jest takie coś bardzo wyjątkowego, że po tych 2 latach, bo przez taki okres nie robiliśmy wystaw, mogliśmy się spotkać z ludźmi na żywo i porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami. Przy okazji można było też zobaczyć premierę takiego 10-minutowego materiału o Jerzym Jakubowie, którą nakręciliśmy podczas warsztatów filmowych rok temu już. Można ją zobaczyć na YouTubie MOOC-u, zapraszam, można tam sobie kliknąć i obejrzeć. No i też na dole jest taka wystawa, którą też można oglądać przez cały czas z działań, jakie z MOOC-iem robiliśmy w tym roku.